Cześć, siemanko, z tej strony Bujno, a w dzisiejszym odcinku zdobędziemy cały rysunek szkoły kota i zaczniemy sobie od pancerzy, czyli naszego całego kół oprócz mieczy. Mieczy zdobędziemy trochę później. Pokażę wam lokację, jesteśmy w Nowigradzie. Udajcie się sobie w to miejsce i stąd będzie można łatwo zejść do takiej dziury, która tutaj będzie. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Jest to przy placu elektorów, więc na pewno sobie poradzicie, lokację dostaście. I teraz idźcie dokładnie w to samo miejsce, gdzie teraz idę ja. Tutaj jak widzicie macie takie zejście w dół, więc wszystko elegancko. No i jesteśmy w takiej oto jaskini i tutaj będzie taka fajna walka z bossem. Uważam, że w ogóle taka jedna z fajniejszych w ogóle, jeśli chodzi o poszukiwanie rusztunków z jakiejkolwiek szkoły. Użyjcie oka na Heli, ponieważ macie tutaj iluzję. Iluzji się pozbiście, gratuluję. I wchodzimy sobie do jaskini. Mamy tutaj gargulce, więc zaraz dorzucie sobie jakiś quen. No i co? Lecimy z tematem. Te skurwysynki są bardzo potężne, a właściwie bardziej tankowate, więc trochę wam to potrwa. Chyba, że macie jakieś eliksiry albo gracie na niższych poziomach trudności. No ja po prostu zrobię to konwencjonalnie, więc dajcie mi chwilę. No i super, udało się. Jeszcze zbiorę sobie tylko z niego rzeczy. Jak widzicie, tam na górze mamy takie drzwi, tylko że nie mamy do nich klucza. Musimy w pierwszej kolejności zdobyć klucz, więc no to jak już powiedziałem, lecimy po klucz. Róbcie dokładnie to samo co ja. Teraz musicie ustawić wachy w taki sposób, żeby wszystkie patrzyły się jakby do środka tej, nie wiem jakby to nazwać, jakiś... wanny dziwnej. Wiecie, o co mi chodzi na pewno, więc róbcie dokładnie tak samo jak ja. No i kozacko otwarte. Teraz robimy sobie nura do dołu. Trochę mnie tutaj utopcy gryzą, więc pozwólcie, że szybko się z nimi rozprawię. No i mamy klucz do laboratorium. Możemy sobie teraz wracać na górę spokojnie. Możecie też sobie oczywiście polutować resztę tej okolicy. No i teraz dzięki temu, że mamy klucz, bez żadnego problemu otworzymy sobie te drzwi, więc to teraz zrobimy. I jesteśmy w takiej klimatycznej lokalizacji i będziemy mieli teraz bardzo fajnego bossa. Tak więc, no cóż. Rozprawiamy się z nim. On także używa wiedźmińskich znaków, możecie zauważyć, więc jest dość śmiesznie. No i super, udało się. Zlutujcie go sobie i macie księżycowe ostrze i cały schemat. Spodnie, rękawice, buty i zbroje. Dobra, no to teraz robimy cięcie i widzimy się po miecze. Siema, siema, teraz będziemy sobie iść po kuszę. Kuszę cechu kota. Znajduje się ona na tej wyspie. Najlepiej było, gdybyście mieli jakąś łódkę. Ja nie mam, więc po prostu pokonam to wpław. Chyba tak się to mówi. Pokażę wam lokalizację, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy latarni morskiej. Tutaj wam pokażę. Oddalę trochę mapę. No to co? Lecimy. Jak wam mówię, najlepiej wziąć sobie jakąś łódkę, ale no cóż, trudno. Ja już pokonam to sobie konwencjonalnie.
No, jesteśmy na miejscu. No to co? Skakujemy teraz do łodzi. I tutaj macie skrzyneczkę z schematami na kusze. Lecimy teraz dalej po miecze. Najgorsze w tej lokacji jest to, że tutaj nie ma żadnego znacznika i będzie teraz znowu przepłynę z powrotem do latarni, żeby się stąd wydostać. Siema, w tej chwili będziemy udawać się po miecz srebrny. Jesteśmy sobie właśnie w tej lokalizacji, teraz wam ją teraz pokażę na minimapie. Estajar, nie wiem czy dobrze to czytam, niedaleko kryjówki temerskich pasów. No. Lecimy po to, co mamy zdobyć, czyli idziemy sobie po miecz srebrny, podążajcie za mną. Mamy tutaj także questa z Radowidem, którego za cholery nie mam ochoty teraz zaczynać. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić bez rozmawiania z nimi. Dobra, tak, udało mi się, więc jest wszystko w porządku. Schodzimy sobie tutaj niżej i mamy tutaj tą ścianę do zniszczenia. Rozwalamy ją. I podnosimy schematy na srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota. No i super, teraz lecimy szybko jeszcze po stalowy. No i witam was w ostatnim miejscu naszej wycieczki. Jesteśmy sobie trochę za Nowigradem. Teraz pokażę wam dokładną lokalizację. Zamek Drachim, mam nadzieję, że dobrze to czytam. Tutaj macie dokładną lokalizację, jak już mówiłem, za Nowigradem. W ogóle swoją drogą, klimatycznie tutaj bardzo ładnie. Dobra, ale skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Idziemy ponad stalowy miecz, więc zapraszam za mną. O, nie wiedziałem, że konia da się zaatakować. Koniary mnie nienawidzą. Nie, jest nieśmiertelny. Oło! Dobra, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Dobra, pierwsze co robicie, to rozwalacie te drzwi ardem. I schodzicie sobie teraz tutaj na dół. Strasznie tutaj ciemno. Odpalę sobie moją taką szybką zapalniczkę. Lutujecie sobie oczywiście wszystko. Generalnie polecam wam całą tą wieżę sobie przeszukać. O, już widzę naszą skrzynię. No i mamy nasz stalowy miecz wiedźmińskiego cechu kota. No to co, to było na tyle. Zdobyliśmy cały rysznek cechu kota. Oczywiście w tej podstawowej wersji. W tym tygodniu na 100% pojawi się także rysznek szkoły niedźwiedzia. I tym razem naprawdę to obiecuję, nie będziecie musieli czekać dłużej niż tydzień. Ja się z wami żegnam, trzymajcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć!